Wieczne dziewictwo Maryi w Biblii. Zapraszam na odcinek. Cześć, witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii na podstawie książeczki i Słowa Bożego. Książeczka katolicka, Biblia zawiera prawdę i... No i co? Przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj chciałbym przeczytać kilka fragmentów ze Słowa Bożego na temat wiecznego dziewictwa Maryi. O, przepraszam, już. Dobrze, mam tutaj dosłownie 6 fragmentów ze Słowa Bożego. No i co? Pozwólcie, że będę je po kolei czytał. Ewangelia według świętego Mateusza, 1 rozdział, 25 wers, brzmi tak. Lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Drugi fragment na temat wiecznego dziewictwa Maryi. Ewangelia według świętego Jana, 7 rozdział, wersy od 1 do 5. Cytuję. Potem Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Rzekli więc jego bracia do niego, wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu. Jeżeli chce się publicznie ujawnić, skoro takie rzeczy dokonujesz, okaż się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Trzeci fragment. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12, wersy od 46 do 50. Cytuję. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełnił wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. To były pierwsze 3 fragmenty i kolejne 3 fragmenty z Biblii Tysiąclecia, z katolickiej Biblii na temat wiecznego dziewictwa Maryi. Psalm 69, wers 9. Psalm dotyczy oczywiście Jezusa Chrystusa, to jest proroctwo mesjańskie. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. I Ewangelia Mateusza, Ewangelię według świętego Mateusza, 13 rozdział od wersu 55 do 56, cytuję. Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie wśród nas? Skądże więc ma to wszystko? I ostatni fragment do tego dzisiejszego tematu. Ewangelia według świętego Marka, 6 rozdział, wers 2 i 3. Cytuję. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż nie jest to cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Te 2 ostatnie fragmenty mogą się wydawać identyczne, ale nie są identyczne. I jeden jest z Ewangelii według świętego Mateusza, a jeden jest z Ewangelii według świętego Marka. Czy jak niektórzy mówią,
z relacji według świętego Mateusza i relacji według świętego Marka. Jak wiemy, Ewangelia Mateusza była pisana do Żydów, a Ewangelia Marka, niektórzy mówią, że Piotra, była pisana do pogan. Tak więc tych sześć fragmentów, które przytoczyłem, dotyczą wiecznego dziewictwa Marii. Polecam, weźcie swoje Słowo Boże, weźcie swoją Biblię, najlepiej katolicką Biblię Tysiąclecia, która jest czytana co tydzień, codziennie i w każdą niedzielę w kościele, i sprawdźcie sami, nie wierzcie mi na słowo. I badajcie Słowo Boże, bo jak przeczytałem we wstępie, Słowo Boże jest prawdą. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 wers. Boże Słowo jest prawdą. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia z Bogiem.